Myślę, że jesteśmy w stanie. Jeden na wystarczy, w razie czego. Może też coś się poczujemy. Proszę Państwa, ja Państwa oczywiście witam bardzo, bardzo serdecznie w Pałacyku Kasyno. Pochmurny listopadowy dzień. Ale bardzo się cieszę, ponieważ w Pałacyku rzadko gości poezja. To zwykle jest domena biblioteki, spotkanie z pisarzami, spotkanie z literaturą, z poezją. Ale w Pałacyku myślę, że ta dziedzina sztuki również powinna czasem się pojawiać. Tym bardziej, że możemy się gościć znakomitych jej przedstawicieli. Przedstawiam Państwu serdecznie panią Katarzynę Bawię-Rodzińską, panią Agnieszkę Syską, pana Mignera Pieckowskiego. Znanego Państwu, ponieważ mieszka w Krakowie od wielu lat. Dużo by mówić o osiągnięciach Państwa, ale tak ustaliliśmy z panem Piotrem, że Państwo dzisiaj będą się prezentować przez własną twórczość. Bardzo obszerne biogramy znalazły się na naszej stronie internetowej i w newsletterze. Muszę jednak powiedzieć, że pan Mignar Nieckowski, pan Piotr Mignar Nieckowski jest laureatem, został laureatem nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida, nagrody marszałka województwa mazowieckiego. Ja myślę, że dzisiaj, nie wiem czy te utwory dzisiaj też mam prezentowane. Wszystkiego się dowiemy. Proszę Państwa, trio poetyckie przedstawi nam się i nie tylko. Trio poetyckie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Trio, które jest zupełnie nietypowe. Mianowicie każdy członek naszego zespołu reprezentuje zupełnie inny typ poetyki. To jest kompletnie inny poeta. Tak powinno być. Każdy poeta powinien być zupełnie sobą, powinien być zupełnie inny i oryginalny. Ale w tym wypadku to się szczególnie rzuca w oczy. Dlatego właśnie, że reprezentujemy tak różne sposoby pisania, odczuwania, myślenia, postanowiliśmy się połączyć, żeby Państwu pokazać, Państwu i wszystkim innym, że poezja jednak mimo tej różnorodności jest jedna. Zacznę może od alfabetu. Katarzyna Gorny. No, a spotkała mnie się nam dużo wspólnego. Może usiedziemy. Ponieważ tutaj wychowywała swoje dzieci i może mnie tutaj urodziła, ale... Ale tak, przez dwa lata mieszkałam przy ulicy Łochowskiej. I... No i od tamtego czasu ma wiele wspólnego również ze środkiem kultury naszym i tak dalej. Zadebiutowała na początku lat 70. i była jedną z głównych autorek takiego wspaniałego czas pisma, kwartalnika, który się nazywał Nowy Wyraz. No i w ogóle była w środowisku literackim, warszawskim, szczególnie bardzo znaną postacią już od samego początku. Jest zresztą córką znanego pisarza, który Krzysztofa Dołnia, który niestety już nie żyje, ale który był takim dobrym duchem tego środowiska. Agnieszka Syska z kolei jest troszeczkę młodsza, powiedzmy, młodsza zdecydowanie od nas, ale i zadebiutowała stosunkowo późno w porównaniu z tym, co my mamy za sobą, bo w połowie lat 2000. Od razu zwróciła uwagę na siebie kompletnie inną i bardzo nową, nowoczesną poetyką, sposobem poezjowania, sposobem pisania, warsztatem zupełnie innym niż dotychczas spotykany, dlatego zwróciła bardzo szybko na siebie uwagę całego środowiska literackiego, nie tylko zresztą polskiego. Bo i tu trzeba powiedzieć, że ma w jej żyłach krąży krew chorwacka, więc i w Chorwacji, w Jugosławii jest znaną postacią. No i wreszcie ja
najdłużej mieszkający w Podkowie Leśnej. Już 25 lat mieszkam na stałe, a od 35 lat jestem z Podkowem związany bardzo blisko. Tutaj powstała większość moich książek, zarówno prezentacji, jak i poetyckiej, a także i słuchowisk radiowych. I we wszystkich tych utworach Podkowa Leśna ma swój sygnał. Kasiu, może przeczytasz na początek wiersz wywoławczy, może haiku. Ty lubisz tę formę, niezbyt często jej używasz, ale haiku to są, jest to sposób poeziewania japoński, który przyjmuje za najczęstszą formę takie linijki. Pięcio, siedmio i pięciosylabową, ale czasami niektóre haiku są bardzo długie. Niektóre haiku czyta się godzinami, zanim się dobrze nie do końca. To jest bardzo specyficzny sposób opisywania świata. Przede wszystkim haiku opisuje świat. Nie autora, nie siebie, nie podmiot liryczny, tylko to świat zewnętrzny. Haiku podpodkowiańskie. Na mlecznej drodze kraj mego świata deszczem, soczyste słońce. Haiku podżółwińskie. Pod lasem w chłodni, jak półtusze wieprzowe, lilie w bieli róż. To rzeczywiście powstało w czasach, kiedy gdzieś tam pod lasem młochowskim była hurtownia kwiatów i czasem widywałam te kwiaty. Ale Agnieszka, twoje wiersze są bardzo często długie, ale składają się z takich sekwencji podobnych trochę do haiku. Zgadzasz się? Przyznasz mi rację? Jest tak? Gdyby to było z tego wiersza taką sekwencję, to można było tak powiedzieć. No to spróbujmy. Spróbujmy tak. Krótko. Wypluwasz mnie. W miłości usta otwierają się z trudem. Rodzą perłę zimną, dzwoniącą o zęby. W kącie nieba ojciec zazębiony ze śmiercią. Siedzi przy matce. A jeszcze drugi, trudę pan widziałem w tym wierszu. Budzę się w środku wieloryba jak Jonasz w środku, matki i ojca. Na środku perły morza, która jest szabatem, matki. Niosę ją w sobie, wypływam na środek zimny, w sobie. Dzwonią zębami na modły. Wypluwasz mnie z wodą, z perłą, na środku morza, z wodą. W samym środku bożnicy usta otwierają się. Ojciec rodzi przy matce. Tak, no to właśnie to jest to. A ja mam też taki, rzadko pisuję takie utwory. To nie jest haiku, to jest czterolinijkowy wiersz. Pod tytułem Podkowa Leśna. Jestem winien temu miasteczku odpowiedź na pytanie. I odpowiem, że jestem i tęsknię do każdego spojrzenia z jego błyszczących żarem okien. Może ja teraz coś o oknach. No właśnie. Okno. Przedwiośnie. Szklany sarkofag elfów, martwe owady. Między szybami nieżywe złotooki. Suchy seledni, okno, przedwiośnie. Szklany sarkofag elfów, szeleszczą skrzydła. Tak, proszę Państwa, już z tych kilku tekstów można się zorientować, na czym polegają pierwsze różnice między nami. Pierwsza różnica to jest taka, że to, co mówi Agnieszka Syska w swoich wierszach, to cały czas jest
jakby nasze wnętrze. I jakby Państwo w tym wnętrzu byli. Cały czas to się obraca w jakimś kręgu takim, tak jak w muszli się tutaj znajdzie, to ciągle to echo nawraca i nawraca. I cały czas jest to opowieść o nas samych, o tym, co odczuwamy w głębi. Katarzyna Borun raczej widzi wszystko przez okno. Siedzi gdzieś, nie wiemy gdzie, to jest jej tajemnica. I jej wzrok jest takim łącznikiem między nią a światem zewnętrznym. A wiersz jest opisem tego świata zewnętrznego, ale cały czas mamy poczucie, że oglądamy to oczami Katarzyny. A u mnie jest jeszcze dalsze wyjście na zewnątrz. Właściwie zamyka się wiersz, jest w momencie napisania, zamyka się i już jest tylko to, co jest na zewnątrz. To jest podstawowa różnica między sposobem widzenia świata, sposobem zapisu jego i sposobem reakcji. Anna Kamińska, kiedy opowiadała o pisaniu wierszy i o odczuwaniu świata, które w tych wierszach jest zamknięte, mówiła, że prawdziwy poeta powinien najpierw ustalić zasady postępowania, na przykład zasady moralne, a dopiero potem o nich pisać. Ja stałem zawsze, przez całe życie, chyba od urodzenia, na stanowisku, że najpierw trzeba sprawdzić, czym jest życie, jak to działa i dopiero potem ustalać te zasady. Czyli kompletnie różne podejście. I tak samo jest i tutaj. Dobrze, spróbujmy dalej. Haiku trzykrotne albo troiste. Drewniany kościół ma pachnieć aniołami, kiedy jest pusty. Bo to nie świece, deski, pasta, kadzidło, wypełnia wnętrze. Oddech anioła, zapamiętany, mocno chcesz, by znów wiodły. No i teraz ja z tym swoim światem zewnętrznym, ale proszę zobaczyć, to będzie do Państwa kierowane teraz, pod tytułem widzowie. Ktoś powie, sztuczka. Świece płoną, świece zgaszone, puch, płomień ogarnia umysł, płomienie trawią szyny i szczeliny, samolot spada i nikt nie ginie. Sztuczka nie spada, a giną dosłownie za nich widzowie, bo tracą rozum, z rozumem mowę. Już powtarzają ostatnie słowa, bo słowa są cudze. A mówią one, te słowa, o nich, oni zaś o nich nie mówią ni słowem, jedynie sztuczka. Świece zgaszone. Widzowie są tylko. Nikt nie zapłoni. Zostaną w krzesłach, aż strop ochłonie. Zmęczone ciała, krew na nich wyschnie i będzie się można w łóżkach położyć, widzowie. Kochani widzowie, do jutra. I teraz Agnieszko, słynna figurka. Czarna Matka Boga, czarne oczy, on w źrenicy. Zapal ze mnie świeczkę w menorze. Świeczka koślowa jak pieta. Dlaczego się tak wije w ogrodzie gorącym? Śmieszny posąg boleści, przydeptany w pantoflach przy kukli. Figurka skamieniałej matki w menorze. Sól porusza się Bóg w kobiecie. Sól. Menora jest kobietą o siedmiu twarzach.